Leśnicy z Nadleśnictwa w Krzyżu Wielkopolskim sfotografowali ostatnio rysia, który przechadzał się asfaltową drogą. Wcześniej zwierzę udało się zobaczyć także w Nadleśnictwie Trzcianka. Takie spotkania możliwe są dzięki działaniom Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które od 3 lat stara się o przywrócenie populacji rysi na terenie północno-zachodniej Polski. Oczywiście jest tak, że my mamy, że tak powiem, wolną rękę ze strony Lasów Państwowych na wypuszczanie rysi na teren leśny. Rysia traktuje się jako gatunek leśny, w związku z czym bez współpracy z lasami, bez życzliwości ze strony lasów, w ogóle jakakolwiek reintrodukcja nie wchodzi w rachubę. Wszystkie wypuszczone rysie mają na szyjach obroże z nadajnikami GPS, aby opiekunowie mogli śledzić ich życie poza zagrodą. Pracownicy Dzikiej Zagrody w Jabłonowie wypuścili dotąd na wolność 46 rysi. Te mają się dobrze do tego stopnia, że zaczęły rozmnażać się na wolności. Wiemy też, że samice rysia, które mieszkają, tak jak Nelly, na terenie Nadleśnictwa Trzcianka, urodziła 2 kociaki, także rozmnażają się te rysie, czują się dobrze w pilskich lasach, zdobywają pokarm, bo tutaj jest bogata baza żerowa dla nich. No i nic, tylko liczyć na to, że będą się dalej rozwijać. Leśnicy przypominają jednak, że choć rysie wyglądają jak wyrośnięte kociaki, to nadal są dzikimi zwierzętami. Gdy spotkamy je na swojej drodze, najlepiej zachować dystans i nie płoszyć drapieżników.